Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj po raz kolejny wejdziemy sobie do legendarnego lochu, żeby zobaczyć znowu może jakieś nowości, może jakieś ciekawostki. Wczoraj go zrobiłem kilka razy, kilka rzeczy nowych zauważyłem, więc dzisiaj już tak na spokojnie, bez emocji, bez tam żadnego podniesionego ciśnienia powiedzmy, bo wczoraj widzieliśmy wszyscy jak ten odcinek wyglądał, to był taki pierwszy rzut okiem, ja go robiłem pierwszy raz w ogóle właśnie od razu z wami, można powiedzieć na odcinku. Dzisiaj już porobiłem sobie kilka razy, zobaczyłem co tam nowego dodali, co tam się zmieniło i tak dalej, więc na spokojnie go sobie ogarniemy. Zanim jednak przejdziemy, to tak, zrobiłem go tak jak mówię na wojowniku 4 razy, z tego mi poleciały tutaj, poleciała mi klata i buciki, buciki zresztą razem z wami, klata chyba też, no ale niestety jeżeli chodzi o te kolejne dwie próby, no to również mi poleciała klata, jak widzicie, i również mi poleciały buciki, także no niestety na 4 próby już dwie powtórki mi się trafiły, co nie jest zbyt dobre, no ale Barbar dostał, niech tam się cieszy, wiadomo o co chodzi. No i dobra, i chyba wejdziemy sobie do tego lochu i przejdziemy sobie zraz, zobaczymy jak to wygląda. Moje statystyki w tym momencie są następujące, jak widzicie, 4 razy, tak jak mówiłem, najlepsze, najwięcej podejść, w sensie najlepsza próba z najmniejszą ilością podejść, no to 5 cały czas, także no dużo, no i tu jakieś epiki, prawie 400 milionów golda zdobyte, więc tak to się prezentuje. Mapkę mamy oczywiście na starcie, no i dobra, lecimy. Tak jak mówię, no wczoraj jeżeli chodzi o te obydwie ścieżki, no to ogarnęliśmy dopiero później. Co jeszcze zostało dodane do tego lochu? Oprócz wiadomo jakichś tam buffów, debuffów, w takim sensie, że zostały one zmienione, niektóre zostały zbalansowane i tak dalej, no to zostały jeszcze dodane oczywiście kryształy, co już widzieliśmy na wczorajszym odcinku, ale nie widzieliśmy dusz. Zostały dodane również dusze do tego właśnie lochu. Co za tym idzie, mamy taki jakby basenik z duszami. Ta grafika, którą wam pokazywałem na przeciekach, którą tam widzieliśmy, ja myślałem, że to będzie na przykład jeden z itemków legendarnych, że to będzie trinket, natomiast okazało się, że to jest po prostu pomieszczenie w tym lochu, które daje nam możliwość zdobycia dusz, więc no teraz już praktycznie mamy wszystko w tym lochu. Mamy kamień, mamy duszę, mamy właśnie kryształ oraz mamy, w sumie metalu nie ma. Metalu nam jeszcze brakuje, no ale na metal jednak, na brak metalu raczej chyba nikt nie narzeka. Tu sobie chyba uciekniemy, bo chyba już zginiemy, no ale dobra, i tak zginęliśmy, więc trudno. No i mamy pierwsze odrodzonko za grzyby, więc tak jak mówię, no mamy kryształy, metal, przepraszam, kryształy, drewno, kamień, no i oczywiście te dusze. Jeżeli nam się trafi ten pokój, no to wam oczywiście pokażę. Kolejna sprawa, co zostało dodane? Został dodany taki kolega, który nam oferuje za to, że da nam dwa klucze, dostajemy debuffa, więc wiadomo, jest ten klucznik powiedzmy, który daje nam właśnie buffy za klucze, natomiast jest też właśnie taki ziomeczek, który daje nam klucze za to, że weźmiemy od niego debuffa. No to raczej się tego nie używa, chociaż wiadomo, zależy od sytuacji, wiadomo jak to wygląda, no ale tego nie było, teraz zostało to dodane, więc moim zdaniem jak najbardziej git. Dobra, mamy debuffy. Wczoraj też w odcinku w ogóle zrobiłem misplay, bo miałem tutaj mięśniaczka, później dostałem tego właśnie buffa na uciekanie na tam chyba 8 pokoi, no i zamiast wykorzystać do końca mięśniaczka, tam mi zostały chyba z 3, no to poleciałem właśnie tutaj z tymi unikami. Oczywiście nie powinienem tego zrobić, no ale mówię, no wczoraj to był taki pierwszy rzut okiem co i jak. No i to co już ogarnęliśmy później, że mamy do wyboru tak samo jak w poprzedniej wersji lochu przed, o właśnie mamy ten basenik z duszami jak widzicie, no i dostajemy prawie 10 milionów dusz, więc to jest sporo. Tak jak mówię, no i oczywiście to co mieliśmy ostatnio, że wybór, możliwość wyboru ścieżki tam przy, po 75 pokoju, czyli po tym trzecim minibosie tak naprawdę, no i w zależności od tego co wybierzemy, będziemy walczyć sobie z Shakesem albo z Fidgetem, czyli to co już widzieliście, powinniście widzieć na wczorajszym odcinku, jeżeli nie to zachęcam do obejrzenia, tam zrobiliśmy sobie dwie próby, gdzie właśnie pokazałem te obydwie ścieżki, no i tam mniej więcej ogarnęliśmy co i jak w tym lochu obecnie wygląda. Dobra, mamy pierwszego minibossa, niestety przegraliśmy z nim, więc musimy się odrodzić, no i dobra, cyk, to już drugie odrodzenie, no sporo idzie tych odrodzeń, nie będę tutaj mówił, że nie, sporo na to idzie grzybów, niestety strasznie to zostało znerfione, no i nawet nam na tawernie pisali ludzie, że właśnie no w tym momencie już ten loch znowu jest dość drogi, żeby zdobyć wszystkie legendarne itemki, no bo właśnie przez to, że znerfili tą taktykę, o czym również mówiłem we wczorajszym odcinku, w ogóle zobaczcie jaka fajna hydra, to też jest bardzo fajny arcik, jeżeli chodzi właśnie o to znerwienie tej taktyki, no to niestety no słabo to wyszło, nie? Dobra, mamy 7 kluczy, kupimy sobie 8 mięśniaczków, mam nadzieję, że szybko nam się wyrolują. Czasem mam wrażenie, że naprawdę jest mała szansa na 8 mięśniaczków, dlatego, że potrafię rolować i ich nie ma, więc nie wiem czy to też nie zostało zmienione, albo po prostu mój pech, ale bardzo często mi się to zdarza, że właśnie długo ich nie mam, no ale okej, lecimy dalej, także no loch prawdopodobnie znowu dość drogi, no i to widać, nie? No wczoraj już zrobiliśmy ile? 4 próby i mi poszło na to, no
no plus minus 1000 grzybów, więc no jakby, no sporo, jakby nie patrzeć, sporo. Dobra, lecimy sobie może tutaj do znaku zapytania, polecimy sobie tutaj. Szkoda, że ten mięśniaczek się zużywa też jak nie walczymy z potworami, ale chyba to by było za piękne, jakby wtedy stał i się po prostu nie zużywał. Co w ogóle chce wiedźma od nas dzisiaj? Trinkety, dobra. No ja już tutaj sprzedałem wszystkie itemki po 2,5 miliona, został mi tylko ten pierścionek. Tutaj już mam cały ekwipunek zawalony epikami, tu też sobie zawalę epikami. Dzisiaj już też nawet rozmontowałem wszystko 15 razy, bo miałem po wczorajszym przechodzeniu lochu sporo tego. No i dobra, mamy dziurę, no nie jest to wybitna rzecz. Teraz chyba... może nam się uda jeszcze uniknąć, no nie udało nam się niestety. Dobra, czyli trzecie już mamy odrodzenia, jesteśmy dopiero na 50 komnacie. No lipa, nie? Lipa, no ale co zrobić? Dobra, może sobie z tym zawalczymy. Dostaniemy jeszcze kluczyk, już 9. Mamy mini bossa kowala, dostaliśmy jakąś klatę. Niech ona sobie na razie będzie. Potem i tak te epiki będę musiał sprzedać, bo po prostu nie wyrobię, żeby ich no pomieścić wszystkie, nie? Mimo że mamy 45 miejsc, no to no, to trzeba przyznać, że ten loch oprócz tam legendarnych itemów, no to daje bardzo dużo epików. No i no spoko opcja, nie? Dla osób, którzy tam nawet im nie zależy bardzo na legendarnych itemach, ale nawet grając free to play mogą dzięki temu lochowi wymienić sobie generalnie itemki nawet na zwykłe epickie. Dobra, mamy dwa bufiki na otwieranie drzwi, więc jak najbardziej użyjemy. Mamy 56 w tym momencie komnatę. Zobaczmy. No i teraz bufik na uciekanie i myślę, że chociaż nie, my mamy tylko 7 kluczy. Zobaczmy tu. O, jest fontanna, która nas uleczyła. No i mamy znowu klucznika. No i co? No i chyba sobie kupimy... nie wiem, czy to w ogóle się mówi klucznik, jakoś tak. Ktoś by wczoraj napisał w komentarzu, że klucznik i tak mi weszło w pamięć. Szkoda, że nie ma tego ziomeczka, który by nam właśnie oferował te klucze za właśnie debuffy, czyli to jest takie po prostu przeciwieństwo tego ziomka. I poczekajcie, bo tak myślę, co jeszcze zostało zmienione, ale nie kojarzę jakichś nowości. No jest na pewno te dusze są, te kryształy, tego nie było, na pewno jest ten ziomek znowu, co, tak jak mówię, co nam oferuje klucze za wzięcie debuffa od niego, tego również nie było, ale tak jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to nie kojarzę za bardzo, żeby coś tam jeszcze zostało zmienione. Dwie ścieżki, no to już były, no wiadomo, grafiki są różne, tutaj się często zmieniają, nawet ci minibossowie, jak sami mogliście wczoraj zauważyć, że jeszcze przed wyborem innej ścieżki minibossowie, a w sumie mogłem iść tam w lewo, ale mniejsza z tym, minibossowie właśnie się zmieniali, że na początku był na przykład karczmarz na 25, potem była chyba wiedźma, coś takiego, no jakoś to tam zostało zmieniane. Dobra, no otwieramy wszystko, zbieramy, bo tak jak mówię, to już jest moje piąte podejście w tym lochu, więc prędzej czy później tego golda będziemy dostawać mniej. No i co, mamy 70 komnatę i mamy tylko 3 klucze, więc to jest akurat lipa. Także no dobra, no jeszcze chyba zraz się tak czy siak będziemy musieli odrodzić. Tutaj mamy ziomeczka z latarnią, możemy go uderzyć, tu użyjemy tego. Szkoda dostać obrażenia od pułapki. Dobra, tutaj sobie zrobimy cyk. No i niestety mamy debuffa, więc nie ma sensu w ogóle unikać. Okej, okay, no i mamy teraz mini bossa, którego na pewno zginiemy. Odradzamy się znowu, nie wiem który to już raz, chyba czwarty, nie? Plus minus czwarty. No i dobra, pokonamy go sobie. Mamy jakieś rękawice, ale to nas bardzo nie interesuje. No liczę na broń, liczę na broń i taką fajną broń. No i wiadomo, tutaj mamy do wyboru te właśnie dwie ścieżki. Ja tam w ogóle straszną pepegą zajechałem, jeżeli chodzi o wczorajszy odcinek, bo myślałem, że ten znaczek jest zbugowany, że on powinien być na tym, a jest na tym. W ogóle nie zauważyłem, że to jest podświetlone, bo zobaczcie, te budynki, które już przeszliśmy, są takie wyszarzone. I ten też taki był do tej pory, a teraz mamy podświetlony ten i ten. I ja myślałem, że ten jest tylko podświetlony, a ten nie. W każdym razie, no właśnie po tym minibosie możemy sobie wybrać ścieżkę. To już o tym wam mówiłem wczoraj. No i nie ma bardzo znaczenia, wiadomo, wszystko działa tak samo, tylko po prostu są inne grafiki, jest ostatni miniboss. Więc może sobie pójdziemy tym razem tutaj. No jak widzicie, walczymy z paladynem. Mamy tam walkę też ze zwiadowcą. Mamy walkę z druidem i tak dalej, więc no z klasami postaci również walczymy. Dobra, lecimy dalej, siódmy kluczyk. Co tu mamy? Tu mamy niestety lawę. No i chyba piąty raz się będziemy musieli odrodzić. No jeżeli ktoś nie ma super szczęścia, tu mamy znowu klucznika. Jeżeli nie mamy super szczęścia, to powiem wam, że chyba w mniej niż 5 razy ciężko to zrobić. W sensie może nie, może przesadzam. W 4 razy na pewno się wielu osobom uda zrobić, bo no to wiadomo, kwestia tam jakichś paru uleczeń, jakichś tam bufików i to pójdzie. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie... na przykład 3 razy, no to już będzie duży problem. A z tego co pamiętam, na wielkanocnym lochu mi się właśnie w 3 razy udało zrobić. Dobra, no nie ma w ogóle tego. Dobra, może weźmiemy czwórkę, wiecie. Ja tutaj jeszcze 4 razy sobie pohituję. A, to w sumie zepsułem, ale mniejsza z tym. Tutaj mamy znowu debuffa. A, to dostałem takiego, że zginąłem. Dobra, no mniejsza z tym, lecimy. 7 kluczy, no i co? Chyba zaczynam już tych kluczy używać. Zobaczymy jak to nam pójdzie. No podniosę go, zawsze to jakiś goldzik. Tutaj chyba nic, to jest po prostu taki... A, to był
był chyba taki pokój, który jak nie przyjdziemy, to nas zacznie zalewać woda. To już było na Wielkanocy. Pamiętam, że na live zrobiłem coś takiego, że nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje, bo ja zawsze szybko klikam i poleciałem, zostałem w tym pokoju, bo zacząłem czytać czat i mnie zalało i totalnie byłem, nie wiedziałem, co się stało. Dobra, no i mamy niestety blisko pół HP. Zostały nam jeszcze 3 klucze i 10 pokoi do pokonania i chyba jeszcze raz się będziemy musieli odrodzić. Także no jeżeli o to chodzi, no to jest tragedia z tą ilością prób i tak dalej, no ale no i znowu ta skrzynka, kurde, czasem się w ogóle nie opłaca, w sensie czasem. W tym momencie się nieraz nie opłaca tych skrzynek w ogóle ruszać, no ale dobra, no mniejsza z tym. Teraz możemy zawalczyć, dostaniemy jeszcze 2 klucze, bo i tak będziemy musieli się jeszcze raz odrodzić. Tu w sumie mogłem spróbować uciekać, ale mniejsza z tym, mamy jeden kluczyk, jakiś epik, ten jak najbardziej lubimy, bo go szybko rozmontujemy. Tu dostaniemy... no tu niepotrzebnie to robiłem, tak szczerze. Dostaliśmy tam sobie jakiś epiczek znowu, no i dobra. Czyli tak, mamy jeden klucz, używamy go, mamy jakiś buffik na uciekanie, ale za bardzo nam już się nie przyda. No i lecimy i walczymy z ziomeczkiem. Nie napisaliście mi, czy to Shakes, czy to Fidget. W sumie to poczekajcie. Shakes grafika, czy ja to sorki za klawiaturę, ale nie mam naszykowanej pod ręką, ale tu mi wyskakują od razu. No to jest chyba Shakes, bo Fidget to jest taki bardziej pod maga podchodzi, czyli tutaj w gabinecie, ale nikt mi przynajmniej na moment, kiedy to nagrałem, nie napisał, czy tam dobrze mówiłem, czy się pomyliłem. To w sumie aż wstydnie wiedzieć takiej rzeczy, no ale co zrobić. Dobra, klikamy, no i co nam poleci? Poleciała nam tarcza, dobra, super, jestem zadowolony, w sensie no tarcza wiadomo, no nie jest jakaś super, ale powiedzmy, że jest git, no i co, plus 44. Więc tak, tu w ogóle, aha, to ja ją mogę zamienić dopiero jutro. Bo tak naprawdę, chyba że poczekajcie, no nie, no nie ma sensu. Jutro ją rozmontuję, dostanę zwrot, chociaż wiecie co, ja mam tyle surowcy, że i tak mogę ją ulepszyć razy 12, więc możemy już ją zamienić, a tam sobie jutro rozmontuję i dostanę zwrot właśnie tych surowcy, które wsadziłem w tą tarczę. Wiadomo o co chodzi, czarować nie musimy, no bo oczywiście czaru na tarczę żadnego nie ma, więc dobra, no już mamy 3 itemki, no bardzo liczę na broń, bo jednak broń mi jest bardzo potrzebna. W tym momencie bronie, zobaczcie, dają mi po 48 już średnich, no i wiadomo, że była z fajnym rozrzutem, no ale to też różnie z tym bywa. Możemy sobie zrobić jeszcze raz, może jakąś nowość dostaniemy. No póki co odcinek trwa 12 minut, więc zrobimy sobie dłuższy. Wiadomo, że w tym momencie mimo wszystko ten loch się robi no dość szybko, nie? 100 pokoi to jest chwila, moment. To nie jest tak jakby pierwsze dwie wersje lochu, że jedną próbę nagrywałem tam z 25 minut, tylko po prostu teraz jest w miarę git. Mamy debuffa na klucze, więc nie ma co w ogóle używać tych kluczy, szkoda. Już wolę sobie tutaj powalczyć z tymi potworami. No i dostaliśmy debuffa teraz na uniki niestety. No i chyba teraz dokładnie zginiemy. Mogłem unikać, ale i tak bym nie uniknął, bo był debuff, więc dobra, lecimy dalej. No ja tak mówię, trochę na szybko klikam, trochę tego, więc mam nadzieję, że nikogo to w oczy nie razi. Dobra, tu zrobimy tak. Tu mam coś za dyszkę, tą tarczę jutro muszę rozmontować, no i okej, lecimy dalej, zobaczymy jak to pójdzie. Możecie się chwalić w komentarzach, jak tam u was idzie, czy tam wczoraj już się chwaliliście, ale jak tam, jeżeli gracie free to play, to w sumie dzisiaj to już będziecie plus minus po drugim dniu, jak będzie ten odcinek, więc jak tam wam poszło po dwóch dniach, ewentualnie jeżeli grzybicie, no to możecie powiedzieć, ile razy zrobiliście, czy macie jakieś powtórki, co dostaliście. No wiadomo, że jednak większość mimo wszystko poluje właśnie na tą broń, no chyba że są tacy, którzy jak ja na przykład tutaj na Wojowniku, że będę chciał zebrać dosłownie wszystko, wszystkie te legendarki. Już widziałem, że ktoś tam skompletował całość na tawernie, chyba Strider czy tam Strider, nie wiem jak powinienem przeczytać ten jego nick, w każdym razie no on już tam skompletował całość, się chwalił, więc pewnie całą noc sobie klikał, bo już rano wysłał tego screena. No ale no mówię, no to idzie tak szybko, że tak naprawdę jedynym ograniczeniem są grzyby. Czasu za wiele nawet nie potrzeba, no bo sami widzicie, jak my to szybko robimy. Dobra, kolejny minibosik pokonany, no i zobaczcie, że już niedługo znowu mi się zapełni cały ekwipunek właśnie epikami. Dobra, tutaj cyk, tutaj możemy sobie przejść dalej. Tu mamy niestety skrzynkę, może nam się uda uciec, no nie udało się, więc lipa. No i dobra, kolejne odrodzenie i lecimy dalej. No ja tak trochę na pałę klikam, ale szczerze mówiąc nie mam totalnie pomysłu. Ja nie jestem jakoś bardzo twórczy w takich rzeczach, ale nie mam totalnie pomysłu, co ja bym mógł tu zrobić, żeby zapobiec właśnie, żeby wiecie, no mniej się jakoś odradzać, nie? Wcześniej to była ta taktyka, obecnie i tak się trzeba odradzać na 100% HP. No i tak naprawdę no wszystko zależy od buffów, debuffów, no i tych uleczeń, nie? Jeżeli nam siądą, no to będzie git, jeżeli nam nie siądą, no to niestety, jak widzicie, robimy po 5 razy, więc no to jest niestety niefajne. No ale co zrobić, no obecnie no najlepiej chyba tak jak robimy, że tam po prostu te kluczyki sobie
zbieramy, potem na koniec używamy. Tu możemy wziąć, pokonać go, w sensie pokonać, one-shotować dzięki buffowi. No i mamy jeszcze buffika, dzięki czemu dwa razy od klucze sobie zachowamy, bo otworzymy za darmo drzwi. Tu spróbuję, chociaż mogłem walczyć, ale dobra, udało się uniknąć, to nie ma tragedii. Drugi raz buffa zużyjemy, 15 milionów jeszcze nam ze skrzynek leci. Wiadomo, że potem to się będzie tak obniżać, że już skrzynki, większość skrzynek i tak dalej będzie pustych, więc tak jak wspomniałem, należy korzystać. No i dobra, mamy mięśniaczka na 4 razy, więc spoko, w sumie nawet dobre podejście, no ale i tak jeszcze raz się będziemy musieli zaraz odradzać, no bo teraz mamy tego mini bossa już dosłownie za chwilkę. Tutaj mamy coś, o i git, to jest epic, wiadomo, że on już był z kibla, no ale będzie tam do rozmontowania czy do czegoś, więc nie ma co narzekać. No i dobra, i chyba spróbuję mu ucieknąć, uciec, nie ucieknąć. Tutaj znowu udało nam się, no i teraz się wywalimy na wiedźmie, no ale co z tego, skoro i tak byśmy musieli się odrodzić prędzej czy później. Klikamy tą wiedźmę, no i pokonana. Mamy bardzo dużo kluczy, więc chyba już po 60 pokoju sobie zacznę ich używać. 25 kluczy, to jest bardzo dużo. Tu może spróbuję pounikać, zobaczymy jak nam pójdzie. Tak gdzieś do 60 pokoju. No jeszcze raz się na pewno będę musiał, chociaż wiecie co, może już teraz zaczniemy. O, mamy leczenie, to jest bardzo dobra rzecz. No i zużywamy tych kluczy, nie ma co tutaj się zastanawiać. Tu jeszcze możemy sobie kupić mięśniaczka, na pewno nam pomoże. Tylko no mówię, no te 8 mięśniaczków strasznie tutaj dropi rzadko. Jeżeli chodzi o inne buffy i debuffy, tak jak wspomniałem na początku, nie zwróciłem uwagi za bardzo, jak tam się zmieniło, jeżeli chodzi o ten balans. No bo wiadomo, no jednak ten mięśniaczek jest chyba bardzo, bardzo istotny, żeby go mieć, i na inne rzeczy się za bardzo uwagi nie zwraca. Chociaż no jeżeli chodzi o drop, to jak sami widzicie, no nieraz dropnie nam po jednym rolu, a nieraz, jak sami możecie zauważyć, w tym momencie no już rolujemy, rolujemy i niestety tego mięśniaczka nie ma. Nie wiem, czy to jest nawet worf, bo jednak tych grzybów trochę na to idzie, żeby go znaleźć czasem. No ale próbujemy, nie? No jednak 8 tych mięśniaczków, no to jest sporo. To jest 8 pokoi tak naprawdę zrobionych, można powiedzieć, za darmo. I jeszcze dostajemy tam jakiegoś golda, klucze i tak dalej. Ale kurde, zobaczcie, no on w ogóle nam nie leci. Aha, jeszcze na początku nie obejrzeliśmy intra, które zostało przygotowane. Możemy to zrobić na końcu w sumie. Obejrzymy sobie intro, bo oglądałem wczoraj. Nie pokazywałem wam tego na odcinku, oglądałem wczoraj. No i spoko to intro, nie? W sensie to są takie smaczki, o które oni dbają, moim zdaniem niepotrzebnie. W sensie skupiałem się na takich pierdółkach, zamiast się skupić na czymś, czym graczy naprawdę się przejmą. Bo jednak myślę, o i mamy tego ziomeczka z debuffami, zobaczcie. No i on teraz nam oferuje, że da nam dwa klucze, jeżeli weźmiemy od niego debuff na drzwi. Czyli będą drzwi wymagać dwóch sztuk kluczy zamiast jednego. Albo da nam jeden klucz, jeżeli dostaniemy tego, jeżeli weźmiemy od niego tego debuffa, czyli właśnie w tylu komnatach przeciwnicy zadają o 50% większe obrażenia. Więc no oczywiście my nic od niego nie bierzemy, bo nam to niepotrzebne, no i lecimy dalej. Czyli zobaczyliście wszystko, zobaczyliście basenik z tymi duszami. Tu może wejdziemy, zobaczymy. Zobaczyliście basenik z tymi duszami, zobaczyliście też tak naprawdę tam właśnie tego ziomeczka z debuffami. No i też wczoraj zobaczyliście, to tego też nie było w wielkanocnym lochu, tą taką szatnię, która nam się pokazuje i z niej możemy tam dostać jakiś itemek epicki. To było właśnie we wczorajszym odcinku, także chyba wszystko, chyba wszystkie nowości jakie są, zostały przez nas zobaczone. Dobra, poczekajcie, tu jakiś pierścionek, no i cyk, lecimy dalej. O, tu już pusta skrzynka, czyli już nam się będą powoli zaczynać. No to już jest nasze szóste podejście, więc jakby wiecie o co chodzi. Zgubiłem wątek, wiem, że o czymś mówiłem na początku. Może będziemy podnosić, zobaczymy. O czymś mówiłem na początku, potem z tymi debuffami nam pojawił się kolega. No i niestety zgubiłem wątek, ale dobra. O, znowu mamy basenik z duszami, git. No i zobaczcie, no już 20 milionów dusz. Także no sporo, ale też widzicie, że grzybów poszło nam naprawdę sporo na nich. No i okej, teraz walczyliśmy z zabawą, czyli widzicie, no chyba to jest tak zrobione, że które przejście byśmy nie robili, to najpierw mamy na przykład jako pierwszego minibossa karczmarza, potem mamy tego drugiego i to się tak zmienia. Potem jak wejdziemy trzeci raz, to na minibossie będziemy mieć znowu karczmarza. Teraz możemy iść tu, bo znowu paladyn. Teraz możemy iść tu, bo wcześniej poszliśmy tam do Fidgeta. Teraz chyba do Fidgeta to był, czy Shakes, już nie pamiętam, zaraz zobaczymy na koniec. Nie pamiętam, który to jest ten na końcu. Tu spróbujemy sobie uciec, niestety się nie udało. Mamy jakąś skrzyneczkę ze zwykłym itemem. No i dobra, no używamy tych kluczy, bo mamy ich, tak jak mówię, bardzo dużo. Nie wiem, czy mi nawet nie zostaną. Znowu mamy klucznika, no i co? Może u niego sobie, wiecie, teraz zamiast mięśniaczka, to może byśmy sobie kupili ulepszenie i spróbowali już, w sensie ulepszenie, uleczenie, i spróbowali już dojść sobie do końca i pokonać tego bossa. Myślę, że to będzie nawet dobre, jeżeli nam się oczywiście uda. Chociaż no jeżeli będziemy mieli takie pokoje, gdzie nie będziemy mogli wybrać niestety albo klucza, albo właśnie albo tam
przeciwnika jakiegoś, no to będzie lipa. Dobra, mamy teraz 5 ucieczek, można powiedzieć, że za darmo, więc to też nam się na pewno przyda. To w sumie możemy tutaj popróbować, tu weźmiemy kluczyk na pewno, użyjemy, tu mamy kolejny jakiś itemek, no już tak naprawdę miejsca praktycznie nie mamy. Okej, tu dostaliśmy jeszcze buciki, no zawsze to dodatkowy goldzik, więc myślę, że jak najbardziej git. O, no i tutaj jak nam się nie uda uciec, to niepotrzebnie tam skrzynkę ruszałem, to będziemy musieli, no właśnie, jeszcze raz się odrodzić. No chyba, że jakieś uleczenie by nam, o, tu jeszcze dostaniemy obrażenia, chyba, że jakieś uleczenie byśmy dostali, no ale wątpię, jeszcze dostaliśmy debuffa na klucze. Także no widzicie, i tak się ten chyba piąty raz, nie wiem ile razy się odrodziliśmy, w tym momencie 4, nie 5 już nawet, o kurde, to jeszcze będziemy musieli 6 raz. Ja myślę, że to takie dobre podejście. Dobra, lecimy dalej, no i znowu ta, ale teraz to już nas bardzo nie interesuje, bo i tak jeszcze raz się odrodzimy, tu możemy jakiś kluczyk wziąć, tutaj zrobimy cyk, cyk. 10 banieczek jeszcze nam wpadło, znowu użyjemy kluczyka, znowu ta. To w ogóle w tym ostatnim, pod koniec się w ogóle nie opa... O! Dobra, za mało, kurde, jakbym się bardziej starał, to to uleczenie by nam uratowało podejście. A tak to się jeszcze musimy jeszcze raz, a no tu jest ten fidget, mam nadzieję, że to fidget. Napisz mi ktoś w końcu w komentarzu, bo nie wytrzymię, jak tak będę takie błędy proste popełniał. Czyli no jeżeli bym się bardziej postarał, to może by się udało jeszcze to przejść bez odrodzenia. No ale nie udało się i dobra, lecimy do końca, mamy tą naszą studnię. No i okej, zobaczmy co nam poleci, poleciały nam trzeci raz buciki, super. Czyli wygląda na to, że albo mam ogromnego pecha, albo nawet jeżeli chodzi o tutaj powtórki, to również ich leci więcej, aniżeli ich leciało wcześniej. No ale cóż, no takie życie, dobra, zostawimy, w sensie wrzucimy sobie do kibla, no i mamy bardzo dobre buciki dla naszego maga, więc jak najbardziej to sobie podmienimy, zrobimy tutaj zamień runy oczywiście, bo te mają łączną odporność, czyli cyk razy 20 ulepszone, no i odzyskamy sobie klejnocik, cyk, w ogóle ten klejnot trochę jak wygląda jak na szczęście, ale to jest oczywiście ten nowy legendarny, mamy wszystko zaczarowane, no i git, dobra, jeszcze na sam koniec zobaczymy sobie ten trailer, możemy obejrzeć, mam nadzieję, że tutaj się wszystko dobrze uruchomi. No, chyba się uruchamia, to będzie bardzo możliwe, że głośno dość, więc ja się nie będę odzywał. Tu mamy takie, można powiedzieć, miniaturkę, nazwijmy to. No i obejrzyjmy, jak to wygląda i o co chodzi. Tak jak mówię, będzie na pewno głośno, więc musicie sobie ewentualnie przyciszyć odcinek. Spoko trailer. To może przejdę do... na końcu, jak się skończy ten filmik, to wam powiem. Bo chyba o tym zacząłem mówić wcześniej. To jest po prostu nawiązanie do motywu lochu, nie? Że tutaj są urodzinki, wszyscy są tam szczęśliwi, kowal i tak dalej. Natomiast nagle pojawia się portal, no i zobaczcie, zabrali prezenty, zabrali czapkę, aha, tu też zabrali itemki, tego nie widziałem wcześniej, do tego lochu, no i dzięki temu będziemy mogli właśnie teraz zdobywać. Jako legendarne oczywiście, no nie? No i tu mamy tych naszych przeciwników właśnie z lochu. Więc taki właśnie trailer, no niby spoko, niby nie. No i koniec, tyle, taki króciutki. Niby spoko, niby nie, z tym, że moim zdaniem, tak jak wspomniałem wcześniej, no bardzo się skupiałem na takich pierdółkach, które mało raczej kogo obchodzą, pokroju właśnie jakieś trailery, jakieś tam pierdoły, jakieś właśnie zmiany wyglądu gemów, zamiast się skupić na czymś, co właśnie graczy jakoś, można powiedzieć, zachęci do gry, w sensie tam jakoś wywoła na nich jakieś emocje, no bo taki trailer, czy jest, czy nie ma, no raczej mało kogo to obchodzi. Jak nie będzie, to git, jak jest, to spoko i tyle, nie? Więc wiadomo, o co chodzi. Dobra, to by było na tyle, 23 minuty odcinka, mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda i na Twitcha, link w przypiętym komentarzu i opisie i możecie mi, przypominam, dawać jakieś w komentarzu jakieś tematy do rozmów, może na temat gry, może nie, to może sobie nagram parę odcinków właśnie z tego legendarnego lochu, gdzie będę na jakiś temat się wypowiadał. To tyle, także ja wam dziękuję za uwagę, jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się i cześć!